Dzień dobry. Bardzo miło powitać Państwa na debacie, którą organizujemy w ramach projektu Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich. Ja nazywam się Marta Stępnia. Z częścią z Państwa miałam okazję się spotkać jako doradca, jako koordynatorka właśnie tegoż to projektu na szkoleniach. A projekt jest współfinansowany ze środków publicznych z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przekazuję głos prezesowi Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry, Rafał Górski. Dzisiejsza debata jest taka hybrydowa, czyli z jednej strony mamy Państwa tutaj na sali, ale jest ponad blisko 30 uczestników również online, więc no, proszę o wyrozumiałość, jeśli chodzi później o prowadzenie również i łączenie tych dwóch światów i prowadzenie przez moderatorów dzisiejszej debaty. Ja tylko powiem, że za nami jest 14-15 miesięcy już projektu. Właściwie ze szkoleniami w całej Polsce ruszyliśmy w czerwcu ubiegłego roku. No i mamy tak się uśmiecham, ale naprawdę był to szeroki przegląd różnego rodzaju inicjatyw, które chcą się włączać w proces stanowienia prawa, w proces legislacyjny na terenie, znaczy w obszarze samorządowym, krajowym i również na poziomie Unii Europejskiej. I były to grupy naprawdę bardzo różne. Organizacje społeczne, z jednej strony zajmujące się pieszymi. Tutaj mówię, podkreślam pieszych, ponieważ między innymi efektem działania tego naszego projektu i organizacji, które brały udział w Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich, jest chociażby przyjęcie przez rząd, później podpisanie przez prezydenta ustawy o ruchu drogowym, która między innymi daje dużo lepsze warunki pieszemu na przejściach dla pieszych. To był taki konkret, ale też były grupy, które są związane z działaniami, z protestami związanymi z lokalizacją na przykład spalarni w całej Polsce. W tej chwili no, dużo społeczności lokalnych ma z tym wyzwania. Zajmowaliśmy się podczas tych szkoleń również tematem kwestii polityk rowerowych w miastach, tematem zatrudnienia socjalnego. Podejmowaliśmy też temat uchwały krajobrazowej, chronienia miast przed reklamozą. I tak bym mógł wymieniać jeszcze kilkanaście różnych grup, tematów, wątków przez ten rok, z którymi się spotkaliśmy. Dzisiaj Państwo macie też poradnik w formie papierowej Wykorzystaj prawo. Te osoby, które są dzisiaj na żywo, dostają go po prostu do ręki, natomiast wszyscy ci, którzy nas słuchają, oglądają na żywo, online właściwie, tak, w czasie rzeczywistym na Zoomie, dostaną go w formie papierowej. Natomiast ci, którzy, tu też apel, którzy będą tą debatę oglądać, nie wiem, za kilka miesięcy, za pół roku, a może nawet za rok, proszę, żeby się do nas odezwali, do Instytutu Spraw Obywatelskich, wtedy dostaną, wyślemy im ten poradnik w formie papierowej. Oczywiście też zapraszam na stronę akademia.instytutsprawobywatelskich.pl, gdzie jest moc materiałów różnego rodzaju zbierających doświadczenia z tych 12 miesięcy trwania projektu. A dzisiaj trzy debaty, jak zmieniać prawo na poziomie lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej. I zaczynamy pierwszą debatę. Jarek, oddaję Tobie głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj też bardzo serdecznie już Państwa witam, zarówno tutaj na miejscu, jak i oglądających nas przez Zoom. Dzisiaj będziemy się zastanawiać, przynajmniej w ramach tej naszej debaty, nad tym, jak możemy zrobić zmiany na poziomie samorządowym, czy zmiany legislacyjne są koniecznością na tym etapie, czy może jednak prawo jest dobre, a my po prostu nie jesteśmy jeszcze w stanie go dobrze wyegzekwować, a jeśli tak, to co w tym zakresie.
I taki, stąd też bym wyprowadził pierwsze pytanie do naszych trzech gości, z którymi dzisiaj będziemy się widzieć. Drogie panie, jesteśmy na etapie, tak właśnie, przepraszam, będę trochę też zajkał do tyłu, ponieważ... Jarek, chyba cię z mikrofonu nie słychać. A, włączyłeś tam guzik? Tak, zdecydowanie jest włączony. Okay. Więc chyba jest okej, Jarek. Więc jeszcze raz, przepraszam, jak będę czasem zerkał do tyłu, ponieważ no, moje dwie rozmówczynie dla mnie przynajmniej znajdują się za mną, więc to jest taka trochę dziwna sytuacja dla mnie troszeczkę, no, ale proszę mi to wybaczyć. W każdym razie, moje drogie gościnie, mam do was takie pytanie. Jesteście wszystkie trzy osobami, które z jednej strony praktycznie zajmują się kwestiami samorządowymi, z drugiej strony też aktywnie działacie tam, również na gruncie prawniczym. Czy waszym zdaniem ten problem, z którym się zazwyczaj spotykamy jako mieszkańcy, tak, gdzie my chcemy coś zmienić i spotykamy się z tym takim mrożącym niedosizmem. Wszyscy nam mówią, nie, tego się nie da, tego nie zrobicie, tego się nie uda, bo tamto. Jak myślicie, czy to wynika z tego, że mamy po prostu przepisy, które nas tak hamują, które nas tak mrożą, tak, tych urzędników, ale również nas jako mieszkańców czy radnych? Czy może to jest tak właśnie tak naprawdę u nas w głowach, nie tylko u nas, ale rzeczywiście po tej drugiej stronie urzędowej, czy może to jest jakieś kwestie, nie wiem, wynikające z tego, jak żyjemy, jak się przyzwyczailiśmy, jak panie sądzą? Okej, to może... Raz? Tak? Jest mikrofon. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Katarzyna Batko-Tołuć i reprezentuję sieć obywatelską Watchdog Polska, która jest organizacją mającą o tyle specyficzne spojrzenie, że do nas trafia to, co najgorsze. To znaczy wtedy, kiedy mieszkaniec się odbił, jeżeli się zaangażował i się odbił, to z dużym, od urzędu, to z dużą szansą trafi do nas. Więc zdaję sobie sprawę też, że mam trochę spaczone podejście, bo widzimy tylko te złe rzeczy. Chociaż oczywiście edukujemy też mieszkańców, więc jest ten pozytywny, emocjonujący element, kiedy ludzie dowiadują się, że można. Tylko, że później próbują użyć tego, czego ich nauczyliśmy i bardzo różnie to wychodzi. I druga rzecz, która jest specyficzna dla naszego spojrzenia, to jest właśnie korzystanie z prawa. Mniej wspieramy ludzi w tym, jak się zorganizować, zrobić kampanię, czego na pewno Państwo się uczyli, a bardziej wspieramy w tym, jakich narzędzi prawnych można użyć. I wydaliśmy taką publikację, prawa są do używania swego czasu. One wszystkie, jakby te wszystkie prawa, które my sobie wymieniamy jednym tchem. Referendum, inicjatywa uchwałodawcza, skargi, wnioski, petycje, budżet obywatelski, budżet sołecki, prawo do informacji. To są takie standardowe rzeczy, inicjatywa lokalna jeszcze czasami. To są takie standardowe rzeczy, które ludzi uczymy. No i później, zależnie od tego, jakie ludzie mają cele, mogą je wykorzystywać. Staram się też pokazać, po pierwsze właśnie, do czego to pasuje, a po drugie, na ile to jest skomplikowane. No i teraz pytanie, czy jest ten... Jakby my nie mamy poczucia, że to jest odbicie się od ludzi, że się nie da. Mamy natomiast poczucie, że po prostu instrumenty prawne, które są, nawet jeśli są proste, bardzo często nie działają z powodów politycznych. Jakoś tak jest, że mieszkaniec po prostu, który zabiera się za działanie, jest bardzo często sam. Zauważcie Państwo, że raczej ludzie się organizują w proteście niż w czymś pozytywnym. Bo ci, co chcą zmienić coś na lepsze, są jacyś dziwni. I przez to, że są jacyś dziwni, bardzo często łatwo są lekceważeni. A jeżeli są uparci, to łatwo się ich napiętnuje. Taki mam dzisiaj przykład, może nie dotyczy zmieniania prawa, ale mógłby dotyczyć równie dobrze zmieniania prawa. Z dzisiejszego poranka, kiedy przesłuchałam sobie Radę Gminy w Gminie Wiejskiej, bo to też dużo zależy jednak, czy to jest gmina wiejska, w jakim ona jest regionie kraju, czy to jest gmina miejska i coś fajnego. Tak jak przy budżetach obywatelskich mieliśmy stosunkowo dużo ludzi, którzy się angażowali w to, żeby to wyszło. I władze były dosyć otwarte. Tak przy wielu sprawach takich drobnych, tam nie wiem, dlaczego ulica jest w tym miejscu, a nie ma tam. I to jeszcze na wsi. Te wszystkie instrumenty, które są, bardzo często nie działają, bo wszyscy patrzą, czy uda się temu pierwszemu, który zaczął. Jemu się zazwyczaj nie udaje. W związku z czym bardzo szybko okazuje się, że
no jakby tego ochotnika, wszyscy się przekonali, że jest tak jak zawsze, czyli nie opłaca się, a ochotnik albo jeszcze dłużej się tam naparza, jeszcze wszyscy wtedy widzą, o, to już się na pewno nie opłaca, już został zapiętnowany na Radzie Gminy, już go skrytykowano, już to śno i owo. Jakby to jest taki utrwalający się system po prostu, że ten, kto chce zmienić, wychodzi na tego, który zrobił sobie krzywdę. I to jest moim zdaniem to, co jest największym problemem. I nie pomagają w tym niestety instytucje, bardzo często nie pomagają w tym instytucje, które powinny w tym pomóc. Bo one też, nie wiem, nie chce się komuś przeczytać, ten człowiek mówi chaotycznie. No bo to tak naprawdę, no to przecież nikt z nas nie jest wykwalifikowanym zmieniaczem. Każdy z nas gdzieś tam widzi jakąś rzecz, którą chciałby zmienić, zaczyna działać i uczy się w trakcie. Także ja bym powiedziała, że tak, to wynika trochę z tego, że jednak nie mamy doświadczeń za dużych. Wynika z bardzo jednak hierarchicznej władzy w wielu miejscach, która jakby utrwala to, że się nie da. Nie wynika z przepisów prawa, chociaż być może te przepisy prawa można by jakoś wzmocnić, ale narzędzi to my mamy bardzo dużo. Problem polega z tym, żeby te narzędzia były używane. Jeszcze zanim tutaj oddam głos, pozostałem Panią, chciałbym tylko jeszcze Panią spytać z Pani doświadczenia. Jak w tym wszystkim odnajdują się ci, którzy powinni być najbliżej nas, czyli radni? Czy oni są w ogóle figurami obecnymi w tych sprawach, z którymi Państwo się zajmują? Czy oni po prostu są gdzieś tam z boku i faktycznie nie istnieją w tym kraju? Tak, no radni są tutaj w ogóle kluczowym elementem, bo radni są jedynym takim formalnym miejscem. Kimś, kto mógłby wprawić w ruch pewne procesy. Chociaż ustrojowo wiemy, że oni są słabsi, bo władza wykonawcza jest wybierana w wyborach bezpośrednich, ma pieniądze, prawników, no i w zasadzie praktycznie całą decyzyjność, to rada mogłaby kontrolować, wpływać, kształtować. Niestety to jest też element, o którym nie powiedziałam, bo pewnie nie wszędzie tak jest, ale w bardzo wielu miejscach to jest element polityczny i to, czy się mieszkańcom uda coś załatwić, czy nie, zależy od tego, czy władza jest opozycyjna, czy sprzyjająca. I to w ogóle osłabia też te instrumenty prawne, bo bardzo dużo zależy, na przykład skargi i wnioski zależą, jeżeli składamy skargę na wójta, burmistrza, prezydenta, taką na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, to tę skargę musi uznać rada, a rada ją uznaje zależnie od tego, po czyjej stronie jest. Więc radny teoretycznie może, praktycznie dużo zależy od polityki i od rzeczy, o której się nie mówi, też od kompetencji. Znaczy nie, mówi się o tym dużo, że radni często nie mają kompetencji, ale też nie mają wsparcia systemowego. Są słabi w stosunku do organu wykonawczego, który dysponuje wszystkimi narzędziami. Więc to jest też bardzo dużo zależy od tego, czy radnemu się po prostu chce nauczyć. I to są pojedyncze przypadki, niestety. To, co Pani powiedziała, dość mocno pokrywa się z tym, jakie są moje doświadczenia. Byłem asystentem społecznym radnej przez 4 lata i ten brak tego instytucjonalnego wsparcia faktycznie też bardzo mocno odczuwałem. Ja mogłem oczywiście pomagać, starać się zdobywać jakieś eksperckie, nie wiem, ekspercką wiedzę czy coś takiego, natomiast faktycznie w porównaniu do rządu było to trudne. Natomiast chciałbym się zapytać, bo mam tutaj też z Pani radną, Martę Bejnar-Bejnarowicz, wychodzącą się z ruchów miejskich, czy Pani doświadczenia są zbieżne z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy i czy jednak w Gorzowie wygląda to troszeczkę inaczej? Dzień dobry, witam Państwa. Nie wiem, czy mnie słychać. Ja bym chciała najpierw powiedzieć, że Jarka nie słychać było prawie wcale, więc nie wiem za bardzo, o czym mówiliście, bo jest jednak z głosem dosyć duży problem. Jakbyś mógł mi w 3 harcerskich słowach jeszcze raz zadać pytanie, bo naprawdę... żeby zrozumiała, o czym mówimy. Kasię było, panią Kasię Batko to już było słychać w miarę dobrze, ale... Dobrze. Rzeczywiście faktycznie ten mikrofon zdecydowanie lepiej działa. Tak. Moje pytanie było, czy tak naprawdę to z twojej perspektywy jako radnej, to o czym przed chwilą mówiliśmy, ja też mówiłem, że jako asystent społeczny radny przez 4 lata spotykałem się z tym problemem, że no, radni są niżej umocowani ustrojowo, że nie mają tych wszystkich możliwości, które na przykład urząd, tak? Jeżeli chcemy zamówić sobie jakąś ekspertę, czy coś takiego. Czy widzisz to podobnie do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czy może jednak dużo wygląda to trochę inaczej? To znaczy...
Ja się obawiam, że wszystkie nasze dywagacje, jakie dzisiaj podejmiemy na różne tematy związane z aktywnością społeczną, z prawem, sprowadzą się na końcu do woli politycznej. Bo z każdą stroną, z którą mam do czynienia, a radny jakby w moim rozumieniu jest takim pomostem między mieszkańcami, też aktywistami, tak, ale między tymi mieszkańcami, którzy nie bardzo chcą się angażować, bo jednak taka większość tak wygląda, tak, żeby im po prostu nie przeszkadzać, oni nie mają czasu, ochoty, żeby w jakiś sposób taki aktywny uczestniczyć w takim codziennym życiu miasta czy gminy. Ale są oczywiście też aktywiści. Natomiast po drugiej stronie niejako właśnie, no to też jest przykre, że jednak po drugiej stronie, a nie po tej samej stronie, stoi ten urząd, który często jest bardziej chyba postrzegany niż w rzeczywistości tak jest, ale postrzegany jest jako taki zabarykadowany dosyć, tak? Bo on, urząd czy w ogóle urzędnicy są jednak zobowiązani do działania w granicach prawa, tak? Które nie jest jednoznaczne, nie jest jasne, nie jest znane też mieszkańcom. I teraz siła Rady Miasta i siła radnego polega na tym, żeby znał to, zarówno specyfikę funkcjonowania urzędu i ograniczenia, w jakich urzędnicy funkcjonują, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, że no, mam taki fantastyczny pomysł i byłem w urzędzie i rozmawiałem, no ale tam oczywiście nic się nie da, tak? A jak rozmawiam z urzędnikami, to oni mówią, okej, pomysł jest fajny, a jak dyscyplina finansów publicznych? A jak to się ma do zadań własnych gminy, tak? I na końcu jest jeszcze ta wola polityczna, gdzie też często się spotyka, no tak, no ale wiesz jak jest, no mamy środki ograniczone i niestety nie wszystko się da, ale nie dlatego, że formalnie się nie da, że prawo na to nie pozwala, tylko że nie ma woli politycznej, żeby przeznaczyć środki finansowe na dane działanie. No i tutaj jest jakby ta rola radnego, która w mojej ocenie w ogóle jest w ten sposób nieczytana i w naprawdę wielu gminach nie jest realizowany mandat radnego w ten sposób, że radny jednak nie patrzy na to, na gminę jako na całość, na zadania własne gminy. Radni też muszę powiedzieć, bo no wiem to jakby z własnego doświadczenia, z kontaktu z innymi radnymi, nie znają ustawy o samorządzie, nie wiedzą w jakich funkcjonują realiach formalnych i do czego oni tak naprawdę są. I później efekt jest taki, że rola radnego sprowadza się do roli załatwiacza, tak? Ktoś dzwoni i mówi, ja chcę parking i radny biegnie albo pisze interpelację, panie prezydencie, tutaj taka sytuacja, proszę tutaj obudowę parkingu. Tylko nikt nie zastanawia się nad tym, dlaczego ten parking jest potrzebny, tak? I dlaczego na przykład na przestrzeni 4 czy 5 lat kadencji ludzie przychodzą głównie o parkingi, i co z tym zrobić, żeby jakby zapobiec takiej tendencji, tak? Nie ma tego zastanowienia, że skoro ludzie przychodzą po parkingi, to być może zwiększa się liczba samochodów, a liczba samochodów zwiększa się z jakiegoś powodu, na przykład takiego, że zmniejszyła się liczba połączeń komunikacji miejskiej, tak? I tak naprawdę interpelacja powinna dotyczyć tego, żeby zrewidować system komunikacji miejskiej, nie wiem, zmienić siatkę albo liczbę połączeń, a nie budować kolejne parkingi, tak? To jest tylko jako jeden przykład, ale takich sytuacji, takich przykładów można mnożyć, tak, w praktyce radnego. No i teraz kwestie jakby edukacji, tak, radny staje się radnym często, ja też wiem po sobie, stałam się radną po prostu z dnia na dzień, tak, nie mając wcześniej doświadczenia ani żadnego wykształcenia w tym zakresie, no i człowiek musiał się przez jakiś czas nauczyć, tak, pytanie, czy samorządy stać na to czasowo i konsekwencyjnie jakby w stosunku do tego procederu, czy do tego zjawiska, żeby radni przez ileś lat się uczyli, tak? Czy nie lepiej jest gminie zainwestować w dobrą edukację i powiedzieć, słuchajcie radni, macie 2 tygodnie na to, żeby przeczytać przede wszystkim strategię rozwoju swojej gminy, potem macie do przeczytania taki dokument jak, nie wiem, na przykład plan adaptacji do zmian klimatu, plan transportowy i zanim napiszecie interpelację o parking, to musicie się z tym zapoznać, żebyście wiedzieli, dlaczego tej interpelacji nie powinniście pisać, na przykład, tak? No i tutaj jakby chyba poruszyłam tak wiele wątków, że trudno jest to rozwiązać oczywiście jedną odpowiedzią. Natomiast no, tak to diagnozuję. Jasne, rozumiem. Dobrze, no tutaj też będę chciał jeszcze doprecyzować jedną rzecz, zanim przejdziemy do naszej ostatniej gościni.
Później pojawia kwestia edukacji i takiego też polskiego, nie tylko polskiego, ale niestety też dość charakterystycznego dla naszego społeczeństwa podejścia. I tutaj będzie kończyć do naszego ogródka jako mieszkańców, że ktoś musi załatwić. To nie ja, nie, ale ten urzędnik, ten radny, że tutaj tak jak właśnie Paweł przed chwilą, że trzeba załatwić ten parking, prawda? I tak, mam taką refleksję, z którą chciałbym się potem w następnej rundce pytań tutaj już do pań zwrócić. Jak to będzie kwestia edukacyjna również? Czy to wynika z tego, że my jako społeczeństwo jesteśmy niewystarczająco wyedukowani na temat tego, co my możemy, ale również co powinniśmy robić? Czy też również ta edukacja właśnie po stronie radnych, po stronie urzędników jest niewystarczająca? Ale wracając na razie do pierwotnego naszego pytania, czyli czy ta nasza jakby klęska, którą często ponosimy w starciu z tą drugą stroną urzędową, chociaż też nie zawsze powinniśmy ją tak nazywać, jako taką powiedzmy drugą stronę i powiedzmy takiego naszego przeciwnika, czy ona wynika właśnie z tego, że mamy to prawo takie niezbyt dostosowane, czy może po prostu my tego prawa nie znamy, nie umiemy się nim poruszać? Czy może to jest właśnie kwestia tej naszej mentalności, której my po prostu troszeczkę jeszcze nie potrafimy przeskoczyć? Jak pani sądzi? To jeszcze do mnie? Nie. Pytanie? Tak. Nie, to już do pani Karoliny. Do pani Karoliny, tak? Tak, to może się przedstawię. Najpierw nazywam się Karolina Szlachetka, jestem prawnikiem. Tutaj chciałam właśnie Państwa w debacie wspomóc właśnie w zakresie tutaj samego prawa w tym zakresie. Z mojego punktu widzenia jakby problem tutaj, o którym powiedziała Pani Marta, jest oczywiście bardzo, bardzo istotny. Natomiast z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę fakt, że jakby te instytucje, które mówią właśnie o partycypacji nas jako mieszkańców i obywateli w tworzeniu prawa i właśnie w tych inicjatywach, są tymi instytucjami, które są zasadniczo instytucjami młodymi. Musimy zwrócić uwagę na to, że przykładowo inicjatywa lokalna oczywiście funkcjonuje bardzo już długo, od 2010 roku. Można uznać, że jest to okres długi. Natomiast obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została uregulowana w polskim ustawodawstwie dopiero w 2018 roku, więc jest to instytucja niezwykle młoda, biorąc pod uwagę, że są to około 3 lat. Oczywiście te instytucje były regulowane na poziomie samorządów, natomiast no jakby ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatu i województwa wprowadziły te instytucje dosyć niedawno. Musimy wziąć pod uwagę to, że może faktycznie nie umiemy my jako obywatele i również jednostki samorządu terytorialnego jeszcze korzystać z tych narzędzi. Może jeszcze nie jesteśmy na tyle przyzwyczajeni do tego, że tworzenie tutaj naszego środowiska lokalnego jest pracą, która wymaga współdziałania pomiędzy tymi dwoma podmiotami, bo nie chcę mówić stronami, bo jesteśmy chyba stroną w tej samej sprawie. Natomiast zarówno obywatele, jak i instytucje samorządowe powinni ze sobą współpracować i może do tego jeszcze nie dorośliśmy, jeszcze nie nauczyliśmy się po prostu z tych mechanizmów korzystać. Wydaje mi się, że instytucje, które są obecnie uregulowane na poziomie prawa powszechnie obowiązującego właśnie w ustawach samorządowych, są na tyle wprowadzone w polskim porządku krótko, że po prostu nie umiemy jeszcze ich w pełni wykorzystywać. Może to jest ten problem, który powinniśmy nakreślić. I właśnie to, o czym powiedziała pani Marta, jest bardzo istotne. Edukacja. Edukacja tak zarówno radnych, którzy faktycznie bardzo często osoby, które są wybierane do Rady Powiatu czy sejmiku województwa, nie są w stanie w tak krótkim czasie opanować wszystkich regulacji, z którymi mają do czynienia. Muszą opanować zarówno, tak jak powiedziała pani Marta, i prawodawstwo na poziomie lokalnym, ale również muszą zaznajomić się właśnie z ustawodawstwem krajowym. Muszą wiedzieć, w jakim zakresie mogą działać, jakie kompetencje ma gmina, jakie powiat, jakie województwo. Dla każdego z nas jest to trudne i zasadniczo częstokroć jest właśnie tym powodem, dla którego dostajemy
tak zwane spotkanie tutaj z niezrozumieniem sytuacji z uwagi na to, że jakby te kompetencje i te uprawnienia, które przysługują zarówno nam, mieszkańcom, jak i radnym, czy właśnie organom, które nas tutaj wspomagają, czy jest to po prostu to wspólne niezrozumienie zakresu działania przez nas wszystkich. I właśnie ze względu na to, że te instytucje są, mówię, dosyć młode i jeszcze nie są na tyle wdrożone, nawet badania Najwyższej Izby Kontroli wskazują na to, że instytucje inicjatywy lokalnej czy właśnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są jeszcze w 2019 roku było na bardzo niskim poziomie. Nie było w gminach osób wyznaczonych do zajmowania się sprawami dotyczącymi obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej czy inicjatywy lokalnej. W bardzo niewielu urzędach gmin w ogóle funkcjonują takie wyspecjalizowane komórki, które właśnie tylko i wyłącznie zajmują się tą stroną jakby tworzenia prawa lokalnego, czyli tą, której źródłem jest właśnie obywatel, mieszkaniec. Nie ma zasadniczo w jednostkach samorządu terytorialnego takich komórek organizacyjnych i wydaje mi się, że to jest ten błąd, który możemy jakby moglibyśmy naprawić właśnie poprzez wyedukowanie konkretnej, chociaż jednej osoby w urzędzie, która byłaby w stanie zapewnić obsługę mieszkańcom, czyli zarówno wskazać im, w jaki sposób ta inicjatywa może przebiegać i w jaki sposób rada czy urząd gminy może na nie odpowiadać. Dobrze, to ja tutaj jeszcze się włączę i troszeczkę pociągnę ten wątek, bo pojawiły nam się dwa i do jednego z nich będę chciał wrócić, ale pociągnę teraz. Ten pierwszy, który zostawię za chwilę, to jest kwestia regulowania wszystkiego, regulowania tych instytucji. Mamy na przykład uregulowaną właśnie obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, wcześniej budżet partycypacyjny, gdzie głosy na ten temat były różne, natomiast jak mówię, tu jeszcze chciałbym to zostawić na chwilę. Natomiast tu jeszcze wracając do tej kwestii posiadania jakiejś osoby, która jest wyedukowana w urzędzie. Moje na przykład doświadczenie mówi mi, że jest to dużo łatwiejsze oczywiście, kiedy rozmawiamy o dużym urzędzie, kiedy to jest urząd jakiegoś większego miasta, gdzie tych osób pracuje no, co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Natomiast w momencie, w którym mówimy na przykład o gminie miejsko-wiejskiej albo wręcz wiejskiej, gdzie urząd liczy dwadzieścia kilka osób, to może być pewnego rodzaju wyzwanie. Natomiast tutaj jeszcze przechodzę do pani Katarzyny. Pani tutaj wspominała, że no właśnie przychodzą do Państwa ludzie, oni są na różnym poziomie edukacji, wiedzą czasami jak coś działa, czasami nie wiedzą, czasami Państwo musicie tutaj jak gdyby ich wyedukować mocniej. Tutaj też spotykamy się w ramach programu, który temu dokładnie służy. Czy to wystarcza? Czy powinniśmy my jako trzeci sektor na przykład się tym zajmować i wyręczyć w tym pierwszy sektor, tak? Czyli ten sektor państwowy, samorządowy? Czy może jednak powinno to wyglądać tak, że na lekcjach wychowania wiedzy o społeczeństwie powinno to być dużo szerzej prowadzone? No ja przyznam się szczerze, że co prawda do szkoły chodziłem już dawno temu, ale mając wiedzę o społeczeństwie, jakieś zajęcia, nigdy nie doszedłem do poziomu samorządowego. Ja tak naprawdę sam się musiałem nauczyć, co to jest gmina, co ona robi, wtedy jeszcze powiatów nie było, w związku z czym ciężko było tego się nauczyć. Jak pani sądzi, czy to my jako trzeci sektor powinniśmy to robić, czy może powinniśmy tylko wspomagać ten pierwszy sektor w tym? W edukacji, tak? No oczywiście, że to powinien być element w edukacji w szkole, praktycznej edukacji, ale to jest w ogóle temat rzeka, bo jeżeli jesteśmy w instytucji, która również nie przestrzega prawa, a wiadomo, że w polskiej szkole różnie się dzieje, no to też człowiek się jakby przez osmozę uczy, nie wychylaj się. Ale mówimy cały czas trochę o wychylaniu się. I fajnie, że są trzy różne punkty widzenia, bo sobie myślę, że jednak jak bardzo jakby rozwiązania są dopasowane do tego, z jakiego punktu widzenia się patrzy. Bo absolutnie zgodzę się, że współdziałanie, no jakby partycypacja wychodzi, kiedy obie strony chcą. To w ogóle jakby nie ma, to jest aż banał powiedzieć, kiedy wszyscy się angażują. No ale właśnie ja znowu patrząc od tego naszego negatywnego punktu widzenia, powiem tak. Co z tego, że wiem, że mam narzędzie, młodą inicjatywę uchwałodawczą,
wtedy jak używa jej ktoś, okazuje się, i podam tu przykład, w zeszłym roku w Zwierzęcu mieszkańcy chcieli, żeby radni odwołali ustawę anty-LGBT, czyli mieli jakby pozytywną propozycję. Co zrobili radni? Już nie chodzi mi o to, jak oni głosowali. Zaczęli od tego, że zaczęli zastraszać mieszkańców, którzy podpisali się pod tą inicjatywą, czyli dzwonić do nich, mówić, czy na pewno podpisywałaś taki i taki, tą listę podpisów. Czy to jest, jak można używać, jeżeli tak się używa inicjatywy, jak ludzie mają mieć zaufanie do tego, że prowadzi się jakąś, że te instrumenty czemuś służą, kiedy okazuje się, że stosunkowo neutralny instrument już jest na początku jakby trollowany, nie wiem, jakie inne słowo nazwać. Mamy systemowy problem z radnymi. Co z tego, że będziemy ich edukować? Oczywiście za tym jestem absolutnie. Jeżeli radni są zależni od organu wykonawczego bardzo często, często są dyrektorami szkół, nauczycielami, czasami pracują, no jakby są związani z tą lokalnym rynkiem pracy, który często zależy od lokalnej władzy. Trochę to będzie wtedy zależało od tego, czy to jest duże, czy małe. Więc to nie jest takie proste, że wyedukujemy i będzie dobrze. To było myślenie mojej organizacji, to a propos trzeciego sektora, który wyręcza. My to robimy, organizacja ma 18 lat, my to od początku robimy. Jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani tym, że wpychamy ludzi na pole minowe, bo nie za... Mówimy komuś, możesz, masz pełne prawo, działaj. A później mamy wziąć odpowiedzialność za to, że ten człowiek jest wykluczony ze wspólnoty lokalnej, bo wszyscy wiedzą, że z nim się nie rozmawia. A to są, to naprawdę nie są pojedyncze przypadki, to są przypadki bardzo częste. W związku z czym naprawdę problem jest znacznie głębszy moim zdaniem niż tylko edukacja, która jest mega ważna. Ona musi być prawdziwa jakoś. Tak? Nie mam innego słowa oprócz tego, że jak się uczę w szkole, to ta szkoła musi przestrzegać zasad. Że po prostu od początku państwo przestrzega zasad. Problem mamy taki, to też nie jest tajemnica, że nasze państwo zasad nie przestrzega. Ciągle są jakieś punktowe zwycięstwa, ale to nie jest... Ta kultura polityczna, która u nas obowiązuje, jest po prostu bardzo, bardzo niska. I oczywiście ja nie mam na to rozwiązania, też nie chcę tylko tak smęcić, ale no, też chcę powiedzieć, że moim zdaniem to z wielu, ta interwencja powinna być w wielu miejscach. Ja z bardzo dużą sympatią obserwuję działania Stowarzyszenia Opałych Statutów. Nie wiem, czy pani, nie wiem, państwo tutaj zgromadzeni wiecie, czym ono jest. W bardzo dużym skrócie jest to organizacja, która walczy o to, aby przestrzegać pełnych statutów, czyli tych dokumentów, które konstytuują działanie szkoły, ale też, żeby te statuty były zgodne z obowiązującym prawem, żeby nie okazywało się, że za pomocą statutu ogranicza się na przykład konstytucyjne prawa, które przysługują każdemu z nas. Więc tutaj przynajmniej ja widzę taką jaskółkę nadziei, że jednak to najmłodsze pokolenie jednak trochę inaczej na to wszystko patrzy i niekoniecznie daje się tak całościowo przynajmniej wtłaczać w ten model, który mam wrażenie, że cały czas nie funkcjonujemy, że właśnie nie wychylaj się, że ten, co stoi nad tobą, może złamać te reguły, więc tutaj widzę taką leciuteńką jaskółkę. Natomiast my jesteśmy tu i teraz, wiele osób przychodzi, czy do pani, czy tutaj do pani organizacji, czy do INSPRO, i mówią, no tak, właśnie to zostało zrobione raz, dwa, trzy i tutaj włosy się jeżą nieraz na tym, jak tego słuchamy. Nikt mnie nie wysłuchał, nikt nie chce, tylko wy jako trzeci sektor możecie mi w ogóle pomóc. I właśnie tutaj zadam to pytanie z kolei właśnie Marcie Gajnar-Pinarowicz, czy do ciebie jako do radnej w ogóle ludzie przychodzą z takimi problemami, że w ogóle to nie działa, czy jednak ty i pozostali radni jesteście odbierani jako przedłużenie tego obozu władzy i że jednak no nie, że no nie szukają tej pomocy? To jest bardzo różnie, ale niektórzy, to znaczy...
No to znowu wrócimy do tej edukacji, tak? Tylko może jedno zdanie, tak wtrącę jeszcze gwoli poprzedniego wątku właśnie o tej edukacji. Ja teraz przez cały rok siedziałam z moim synem na edukacji zdalnej, bo on był w 8 klasie i po prostu musiałam przypilnować, żeby ta edukacja się na tej 8 klasie nie skończyła. Byłam też na lekcji wychowania wiedzy o społeczeństwie i powiem Państwu, że oni przeszli cały proces legislacyjny, jak się robi ustawę, ale nie wiem, po co to było, dlatego że większą wartością byłoby, gdyby oni na przykład jako lekcję praktyczną złożyli inicjatywę uchwałodawczą w swojej gminie, tak? I oni już mając lat 14, dowiedzieliby się, jak to naprawdę wygląda, tak? I radni odkryliby też jakby swoje prawdziwe oblicze, tak? Bo radni oczywiście chodzą tam i do szkół i też jakby uczestniczą w różnych inicjatywach edukacyjnych i sami są też dla ludzi, ludzie przychodzą, tylko oni przychodzą już nauczeni czegoś, tak? Nauczeni jakiegoś schematu, że właśnie ten radny to jest taki załatwiacz, to jest trochę przedłużenie, trochę pomost, trochę jak się pójdzie do tych radnych, którzy nie są z obozu prezydenta, to być może oni mają mniejszą skuteczność, ale z kolei też nie są sprzedani, bo to takie są różne opinie też się słyszy, że ci od prezydenta, z obozu prezydenta czy z tego klubu prezydenta, no to oni i tak zagłosują tak jak prezydent. Natomiast gdyby uczniowie i razem z nimi nauczyciel od WOS-u złożyli inicjatywę uchwałodawczą normalnie do Rady Miasta. Niech to będzie inicjatywa uchwałodawcza na temat taki, że w szkołach, które są pod nadzorem prezydenta, nie ma zadań domowych. Tak, może być taka inicjatywa, dlaczego nie? No może być, tak, ewentualnie zostanie w jakiś sposób na komisji zmodyfikowana lub się dowiedzą, że to nie są działania prezydenta. Ale jeżeli złożyliby jakąś inicjatywę uchwałodawczą, to zobaczyliby od razu, mając lat 14, że radni większość inicjatyw uchwałodawczych ze strony mieszkańców odrzucają. Po prostu. Jeżeli jest jakiś pomysł, tak, który, tak jak powiedziała Kasia Batko-Tołuć, najczęściej jest jednak oparty o pewien sprzeciw, tak, czyli na przykład pojawia się właśnie asfaltownia, pojawia się gdzieś jakiś inwestor, który przeszkadza, pojawia się inwestycja, której mieszkańcy nie chcą, tak, albo gdzieś pod oknem ma być jakiś dyskont zbudowany i na przykład nic... mieszkańcy chcą zaprotestować, no to taka mieszkańcy nie mogą złożyć inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej rozpoczęcia prac nad planem miejscowym, tak? Czyli tej inicjującej, no bo to jakby to nie jest dla nich narzędzie, tak? Nie mogą tego zrobić. Więc jakby to, co powiedziała Kasia, trochę wszyscy aktywiści, trzeci sektor i ktokolwiek, kto namawia do tej aktywności społecznej, tak naprawdę zawsze ma z tyłu głowy to ryzyko, że on po prostu wpycha ludzi na minę, tak? Bo na końcu Rada Miasta po prostu tego nie przyjmie, tak? Albo odrzuci, albo zaczną się właśnie telefony, czy pan jest pewien, że pan to podpisał. Tak? To bardzo często się zdarza. Natomiast jak są sytuacje, które wymagają właśnie otwarcia przyłbicy i stanięcia radnych za inicjatywą dobrą, tak? No, ale one najczęściej są niepopularne, na przykład likwidacja właśnie parkingów, tak jak powiedziałam wcześniej, tak? To są rzeczy, w których trzeba naprawdę wtedy powalczyć jakby i stanąć za tą władzą wykonawczą, to wtedy radni już dokonują takiej kalkulacji politycznej, może lepiej się nie odzywać, w sumie ja nie muszę, to prezydenta pomysł i tak dalej, nie? I wtedy jakby wychodzi takie prawdziwe oblicze. Natomiast ja wychodzę z innego założenia, zresztą to też kiedyś przeczytałam o sobie w mediach lokalnych, tak, że być może można się ze mną nie zgadzać, ale ja idę z otwartą przyłbicą. I to był taki moment, w którym ja stwierdziłam, że skoro tak to padło i jest to takie stwierdzenie padło i ono jest jakby czytane przez tą świadomą część społeczeństwa jako to właściwe, tak? Pomimo, że mi się to zupełnie nie opłaca, no to przyjmuję tą linię moją działalności jako radnej, tak? Dlatego mam już teraz, w trakcie pandemii była przerwa, ale przed pandemią miałam latające dyżury, tak? Czyli spotykałam się w różnych miejscach miasta z osobami, które miały ochotę spotkać się z radnym. To było wydarzenie na Facebooku, ja o tym informowałam szeroko w jakimś osiedlowym lokalu gastronomicznym czy gdzieś w parku. Jest po prostu latający dyżur radnej, można przyjść i pogadać bez względu na to, czy to jest mój obszar, mój rejon, mój okręg, czy nie. I tak ja tak widzę tą swoją rolę, żeby to był taki pomost właśnie i też jakby odchodzę cały czas i jednak muszę się mocno odbijać od tego załatwiacza, tak? Jak ktoś przychodzi, mówi: pani Marto, może pani nam tutaj pomogła i tego, ja mówię: słuchajcie, ja nie popieram waszego kierunku, ale moim obowiązkiem jest zgłosić do prezydenta wasze postulaty. I ja to zrobię.
spiszemy to wszystko zaraz, co wy chcecie, ja z tym pójdę i przedstawię. Ale to nie jest moja decyzja i ja się z tymi postulatami nie zgadzam. Ale moim obowiązkiem jest pójść do prezydenta i to przedstawić, tak? I czasami mam taki dysonans, że idę do prezydenta i mówię, słuchaj, ja się z tym nie zgadzam, ale taka jest wola tutaj części naszego Vox Populi, tak? że muszę ci to przedstawić i chcę, żebyś na to odpowiedział. Dobrze, tutaj jeszcze na chwilkę oddam głos pani Katarzynie, ponieważ tutaj jest jakiś adwocent. Nawet nie tyle ad vocem, co rzeczywiście myślę, że tu co trzeba by wzmocnić, to że ta edukacja, ona się dzieje przez to, że są takie uczciwe interakcje. To, co Marta Bejnar już powiedziała, ja mówię, ja się nie zgadzam, ale to ja się nie zgadzam, założę się, że jest związane z jakąś argumentacją, bo to jest chyba największy problem, że wiadomo, że będziemy mieć różne interesy, będziemy lobbować o różne rzeczy, będziemy sobie chcieli załatwić parking albo coś tam. Ale jakby, jeżeli proces jest uczciwy, to ta wymiana następuje. My będziemy 10 razy niezadowoleni, ale będziemy potraktowani z szacunkiem i być może będzie nam się chciało drugi raz zaangażować. I mi się wydaje, że tego bardzo, bardzo brakuje. A pamiętam taką dyskusję chyba z 2008 roku, jak jeszcze nie było budżetu sołeckiego, ale w niektórych gminach były. A może no bo już jak wprowadzili ustawę, ale jeszcze, czyli 2009. I tam wypowiadał się sekretarz gminy, który powiedział, że odkąd ma budżet sołecki u siebie w gminie, to jest zachwycony, ponieważ kiedyś jak przyjeżdżał, to mieszkańcy mieli takie oczekiwania z sufitu. Nie wiedzieli, ile co kosztuje, chcieli, żeby było sfinansowane, nie rozumieli cyklu budżetowego i w ogóle nie rozumieli, że jakieś priorytety są. A jak się pojawił budżet sołecki, to zaczęli liczyć pieniądze i rozumieć, że czasami trzeba wybrać. I że jest cykl, i że nie w każdej chwili, i tak dalej, i tak dalej. I to, no tego się nie da inaczej zrobić, więc jakby gdyby nie, od razu nie odpychać tego aktywisty, tylko uznać, dobra, on nie umie, on ma prawo nie umieć, tylko starać się pokazywać, argumentować, pokazywać różne cele, ale właśnie bez tego nie da się, tylko no dobra, ale musimy wziąć pod uwagę to, to i to, to mam wrażenie, żeby to wszystko poszło trochę gładziej. No właśnie, tutaj będę już miał pytanie tym razem do pani Karoliny, dlatego że przejdziemy powoli w stronę tego usztywniania, powiedziałbym, zapisywania wielu rzeczy w prawie, bo tutaj mamy na przykład dobrą praktykę, którą podaje pani Marta Bejnar-Bejnarowicz, że ma te latające dyżury. Wszyscy byśmy chcieli, żeby tak się działo u naszych radnych. No i taką pierwszą intuicją jest, że dobra, hop, to zapiszmy to do ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym, która już obowiązuje 31 lat, ma nawet cały artykuł poświęcony obowiązkom radnego. Jest to artykuł, który mam wrażenie, że może tutaj poza obecną panią Martą, to chyba niewiele osób sobie zdaje w ogóle z jego istnienia sprawę, a tym bardziej wśród radnych, że właśnie chociażby radny ma obowiązek przekazywać to, co my jako mieszkańcy mamy do przekazania i radnemu, i prezydentowi. Natomiast wracając, istnieje taka silna pokusa, żeby to skodyfikować, żeby powiedzieć, tak, to teraz wszyscy radni powinni robić te latające dyżury. Tak, jeżeli mamy dobrze działający budżet obywatelski, to przepiszmy jego zasady na wszystkie pozostałe miasta. Tu dobrze działają inicjatywy uchwałodawcze, przepiszmy to. Czy pani jako prawniczka może powiedzieć, że to jest właściwa droga, czy może jednak niekoniecznie to przyniesie oczekiwane skutki? Ja muszę powiedzieć, że jednak musimy jakby, nie ma jednej odpowiedzi na tak zadane pytanie z uwagi na to, że musimy jednak wziąć pod uwagę, że mówimy tutaj o decentralizacji władzy, która jest bardzo dobra, czyli żeby po prostu dawać kompetencje gminom do regulowania pewnych kwestii na swoim poziomie. I mogę na przykład powiedzieć na przykładzie Rady Miejskiej w Częstochowie, która jeszcze przed uregulowaniem w ustawach samorządowych obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej miała w swoim lokalnym prawodawstwie uchwałę, która właśnie mówiła o obywatelskiej inicjatywie. Wtedy przed uregulowaniem tej kwestii w ustawach samorządowych był to duży problem z uwagi na to, że wiele sądów administracyjnych podważało możliwość takiego uregulowania. No, przepraszam, czy mogłaby panią troszeczkę albo podgłośnić mikrofon, albo mówić bardziej do niego, bo tutaj na sali mamy trochę problemów z usłyszeniem, co pan dokładnie. Oczywiście.
spróbuję podgłośni. O, wydaje mi się, że teraz będzie lepiej. Zasadniczo jest tak, nasze doświadczenie pewne kwestie już nam pokazuje. Częstochowa przed wprowadzeniem w ustawach samorządowych posiadała uchwałę, która wskazywała na to, że obywatele mogą wnosić projekty uchwał pod obrady właśnie Rady Miejskiej. Było to działanie innowacyjne, natomiast niektóre z samorządów również wprowadziły takie możliwości. Stokroć były one kwestionowane przez sądy administracyjne jako przekroczenie kompetencji rady wynikającej z ustawy samorządowej. W związku z tym częstokroć było tak, że te uchwały właśnie, które mówiły o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, były uznawane za takie, które są jakby przekroczeniem kompetencji, które ma organ stanowiący samorządu terytorialnego i było oczywiście uchylane. Natomiast na przykład w Częstochowie sytuacja wyglądała tak, że uchwała ta funkcjonowała do czasu zmiany ustawy samorządowej i wprowadzenia na poziomie ustawy o samorządzie gminnym właśnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w 2018 roku. Z uwagi na powyższe Częstochowa po kilku miesiącach od wprowadzenia tej regulacji postanowiła, że zmieni swoją uchwałę o inicjatywie, żeby ją po prostu dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. No i co się okazało? Dwukrotnie uchwała ta była kwestionowana przez organ nadzorczy i była uchylana w całości jako niezgodna z ustawą o samorządzie. I tutaj pojawia się właśnie tutaj to jakby obraz sytuacji. Nie było uregulowania, uchwała ostała się, była w porządku. Było uregulowanie, już tutaj była kwestionowana. A dlaczego była kwestionowana? Nie z jakichś przyczyn, które nam jako obywatelom wydają się bardzo istotne. Była kwestionowana z uwagi na to, że przepis mówi szczególnie na przykład o zasadach promocji tej inicjatywy, a w tej uchwale nie do końca było to wskazane zgodnie z tym, jak wyobrażał to sobie organ kontrolny. I tutaj pojawił się problem i w związku z tym należy jakby wziąć pod uwagę to, że nieraz oczywiście nie uregulowanie jest niedobre, bo z jednej strony w niektórych gminach te uchwały były kwestionowane, jeżeli nie było przepisu prawa powszechnie obowiązującego, upoważniającego Radę Gminy do podjęcia takiej zgody na to, żeby obywatele z taką inicjatywą wychodzili. A w niektórych gminach było tak, że organy kontrolne nie miały żadnych przeciwwskazań co do treści takich uchwał. Więc tutaj nie możemy powiedzieć zero-jedynkowo. Oczywiście zawsze nadregulacja będzie problematyczna. Ogólne uregulowanie na przykład, właśnie na przykładzie, posłużmy się przykładem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jest bardzo, bardzo dobre z uwagi na to, że nie będzie wtedy możliwości kwestionowania naszego uprawnienia do konkretnego działania. Natomiast jeżeli ta regulacja jest bardzo szczegółowa, na przykład właśnie weźmy tutaj tą regulację dotyczącą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która rzeczywiście mówi, że uchwała gminy musi szczegółowo określać i wymienia te elementy, brak któregokolwiek z nich powoduje, że już ta uchwała może być kwestionowana. Dlatego w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest jednak regulacja, natomiast na tyle ogólna, żeby każdy samorząd w swoim zakresie w bardzo szczegółowy sposób mógł uregulować właśnie tą instytucję. Z uwagi na to, że specyfika każdej społeczności lokalnej jest inna, w jednej społeczności, która jest mała, będzie wymagała innego działania samorządu, w jednostce samorządu, która jest duża, będzie również inaczej wyglądała. To samo tyczy się w ogóle aktywności społecznej. W jednych społecznościach jest ona mniejsza, więc trzeba może tą społeczność pobudzić do działania. W innych jest bardzo duża, więc trzeba jakby wprowadzić pewne ramy prawne, w których społeczność może działać, żeby tej inicjatywy nie było zbyt dużo, żeby właśnie czy radni, czy organy wykonawcze nie były zasypywane takimi inicjatywami, które
rzeczywiście nie są zgodne z kompetencjami czy z możliwościami działania gminy. Także nie mogę powiedzieć zero-jedynkowo, to będzie zależało, ale na pewno regulacja na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, czyli na poziomie ustaw i rozporządzeń, nie może być właśnie tą nazbyt szczegółową, gdyż ona wprowadzi pewne ograniczenia, które później będą sprawiały, że uchwały Rady Gminy, Powiatu, Sejmiku Województwa będą kwestionowane przez organy nadzoru, a to nie jest pożądane. Tutaj to się zgadza też troszkę z moją intuicją, ponieważ obserwuję od kilku lat, jak wyglądają budżety partycypacyjne po tym, jak zostały uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym, również kwestie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Tutaj zawsze pojawiają się dwa głosy. Z jednej strony, tam gdzie na przykład tych instytucji nie było, no to ludzie się cieszą, tak, że mamy tą regulację, że mamy się właśnie na czym oprzeć. A jednocześnie są też te, powiedzmy, bardziej progresywne samorządy, przecież nie zawsze to były wielkie miasta, to czasem są również małe, które mówią, no tak, mieliśmy fajnie działające rzeczy, a teraz musimy robić koniecznie na przykład nie głosowanie w budżecie partycypacyjnym, mimo tego, że nas to było deliberacyjnie, a teraz już nie możemy, bo ustawa nas wymaga. Jednocześnie tych głosów, które mówią, że dobrze, że ta ustawa jest więcej, mam wrażenie, że niestety samorządów, w których te narzędzia były blokowane, nieużywane albo po prostu używane w taki sposób, że były wypaczone zupełnie, jest trochę więcej. Natomiast tutaj mamy najświeższy przykład. W tym tygodniu kończyły się konsultacje społeczne, w ramach których również zmieniono ustawę o samorządzie gminnym, proponowano nowe jej zapisy, żeby w budżetach partycypacyjnych przeznaczać 30% minimum środków na projekty związane z zielenią, z ekologią, nakierować je w szczególności na zachowywanie zieleni. I tutaj obserwowałem z ciekawością to, głos na przykład nas, czyli trzeciego sektora, był głównie negatywny, że ojej, to będzie oznaczało, że za pozostałe 70% będzie można dalej betonować, bo gminy na pewno uznają, że to jest ten próg, do powyżej którego nie trzeba wyskakiwać. Natomiast z kolei jak patrzyłem po samorządach, po osobach, które mniej są jak gdyby zaangażowane w organizacje pozarządowe, a bardziej w takie działania na miejscu, to oni praktycznie w całości to chwalili. Więc to faktycznie jest bardzo dwoiste. I teraz chciałbym się zapytać tutaj naszej radnej, pani Marty Bejnarowicz, jak oceniasz to z punktu widzenia Gorzowa, bo pamiętam, że tam budżet partycypacyjny był dość progresywny, był wprowadzony dość wcześnie. Czy te zmiany ustawowe faktycznie pomogły mu, czy też może was ograniczyły w tym, czy może po prostu tak naprawdę była to dla was zmiana niezauważalna i dalej funkcjonujecie tak, jak funkcjonowaliście? Marto, nie słuchacie zupełnie? Tak, tak, z wyłączonym mikrofonem, bo nas zauważy. Ja muszę się cofnąć o jeden krok jeszcze w stosunku do tych regulacji, które teraz powstały, czyli te 30% na zieleń, ale wcześniej też powstała ustawowa regulacja właśnie ta, która wprowadziła budżety obywatelskie do miast na prawach powiatu jako obowiązkowe tam chyba z półprocentowym wysokością tego budżetu. Natomiast jeszcze wcześniej, na samym początku, jak powstał budżet obywatelski, to wydaje mi się, że to był taki podstawowy błąd, który zrobiliśmy systemowo, to znaczy sprowadziliśmy budżety obywatelskie do plebiscytów. I to była śmierć budżetu obywatelskiego tak naprawdę. Teraz te wszystkie regulacje dodatkowe, które się pojawiają, to jest już taki trochę taniec nad trumną. My musimy mocno, znaczy, że tak powiem, systemowo przemeblować w tej chwili budżet obywatelski, odpowiadając sobie najpierw na pytanie, po co on w ogóle jest. Bo cały budżet teoretycznie jest obywatelski. Cały budżet ma służyć temu, żeby zaspokoić potrzeby gminy, których mieszkańcy nie są w stanie zaspokoić jednostkowo, indywidualnie. Tak? Nikt z nas nie wybuduje sobie drogi, nie wybuduje sobie wodociągu, nie wybuduje sobie infrastruktury, przedszkola czy szkoły dla swojego dziecka. Dlatego tak postanowiliśmy systemowo naszą umową społeczną, że zrzucamy się w podatkach na to, żeby ktoś w naszym imieniu dokonywał czy realizował te inwestycje. No,
No i teraz pytanie, dlaczego tak nie jest, tak? Dlaczego my musimy wyodrębnić ileś procent z budżetu po to, żeby zaspokoić realne potrzeby mieszkańców, tak? Dlaczego do Gorzowie, do budżetu obywatelskiego nigdy nie wpłynął wniosek o organizację Grand Prix na Żużlu, tak? A prezydent i tak 10 milionów na to przeznacza na najbliższej sesji. Dlaczego nie wpłynął wniosek o kolejne pomniki, tak? Na które prezydent wydaje pieniądze? Dlaczego nie wpływają wnioski na inwestycje, na które prezydent wydaje pieniądze, pomimo tego, że jest dosyć głośna debata. Ja nie chcę powiedzieć, że sprzeciw społeczny, bo to nigdy nie jest zero-jedynkowe, tak? To nigdy nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy są za, albo wszyscy są przeciw. Natomiast ten budżet obywatelski mógłby być takim papierkiem lakmusowym, trochę jakby takim dostępem do informacji publicznej, ale prezydenta, tak? To prezydent występuje do mieszkańców i mówi: słuchajcie, co wam potrzeba, ludzie? Ja chcę zrobić to, co wam potrzeba, zgłoszcie wnioski, będziemy je rozpatrywać jeden po drugim. Nie zrobimy wszystkich, bo mamy za mało pieniędzy, to jest oczywiste. Mamy też stałe koszty w postaci pensji, rachunków za prąd, w szkołach, w urzędach i tak dalej. Ale mamy też ten wolny budżet, który na przykład w Gorzowie na miliard, on wynosi około 150 milionów. Na miliard całego budżetu, no to jest 150 milionów takich pieniędzy, które rzeczywiście są w jakiś sposób do dyspozycji. No i teraz dlaczego mieszkańcy mają się bić i szarpać jeszcze w plebiscycie, tak, w głosowaniu, wycinać się nawzajem, konkurować ze sobą o zaspokojenie swoich potrzeb w wielkości budżetu 6 milionów, tak? Dlaczego? Na jakiej podstawie? I teraz po co nam ten budżet obywatelski w takiej formie? Żebyśmy zrobili kolejną bitwę między mieszkańcami, żeby sąsiedzi się między sobą kłócili, czy chcą plac zabaw, czy miejsce postojowe, no to jest po prostu kuriozalne. I teraz 30% prowadzenia tej zieleni, ja rozumiem jakby ideę, tak, żeby więcej było zielonych, ale teraz co się stanie? A jak wpłynie wniosek na plac zabaw z 10 drzewami? To jest wniosek zielony, czy to jest wniosek na te pozostałe 70%? I jak prezydent podzieli na dwie pule, 10 milionów powiedzmy jest, nie wiem, pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski, z czego 3 miliony pójdą na zieleń, a 7 milionów na resztę, tak? No i co? I będziemy ludzi odsyłać z wnioskiem z jednej kategorii do drugiej kategorii? To już u zarania powoduje, właśnie przez to, że to jest regulacja, powoduje już, ja już widzę, gdzie będą problemy. Tak? Ja bym wolała, żeby prezydent powiedział tak: słuchajcie, mamy poważny kryzys klimatyczny, musimy mieć więcej zieleni, więc jeżeli chcecie, widzicie gdzieś miejsce, które jest w tej chwili betonowe, a może być zielone, złóżcie do mnie wniosek do głównego budżetu, tak, nie do obywatelskiego, pokażcie mi to miejsce, ja tam po prostu posadzę zieleń, drzewa i tak dalej, tak? Albo prezydent sam sobie narzuca zarządzeniem prezydenta, że w inwestycjach miejskich, które są realizowane z budżetu miasta, na przykład drogowych, nie są wycinane drzewa. Jeżeli remont wiąże się, czy przebudowa z wycinką drzew, to po prostu z niego na tę chwilę rezygnujemy, tak? I robimy tylko nakładkę, no być może nie będzie super, ale nie wytniemy tych drzew. To jest wola polityczna, tak? I trochę ta ustawa, czy takie właśnie ustawy jakby narzucające, regulujące na włodarzy, na samorządowców konieczność przyjęcia głosu mieszkańców, inicjatywa właśnie uchwałodawcza, inicjatywa lokalna i tak dalej, to wszystko są fajne regulacje, jeżeli jest wola polityczna. Jeżeli prezydent mówi tak, chcę to robić, zależy mi na tym, żeby mieszkańcy robili to, co jest dla nich rzeczywiście ważne. Przeznaczam na to budżet i robię do tego wniosek, żeby ludziom łatwiej było złożyć, tak? Żeby wiedzieli, że trzeba wpisać numer działki i sprawdzić na geoportalu, czy to na pewno jest działka miejska. Ale nie, dzisiaj ja odnoszę trochę wrażenie, że te wszystkie regulacje są takie jakby wbrew, tak? Bo mamy ustawę o budżecie obywatelskim, a do mnie dochodzą informacje, ktoś do mnie dzwoni i mówi: pani Marto, złożyliśmy wniosek, który wygrał na latarnię na ulicy, nie wiem, X, a burmistrz mówi, że nie, na X jest głupio, bo bardziej potrzebne są na ulicy Y. Zrobimy wam te latarnie, ale tam na tej drugiej ulicy. I oni mnie pytają, co mają zrobić. Ja mówię: no nie wiem, co macie zrobić, no tak nie wolno robić, tak? I teraz mamy, ryba psuje się od głowy i teraz na samej górze też mamy to samo, tak? Wiemy, że tak nie wolno, a wszyscy ludzie widzą, że tak się robi. Nie? Że władza tak robi. No to dlaczego samorządowcy mają tak nie robić, skoro jak nie wolno, ale bardzo się chce, to można. Nie? Tutaj regulacje prawne nigdy nie zastąpią tej woli politycznej. Po prostu samorządowiec musi być uczciwy wobec siebie i wobec swoich mieszkańców. Tak? Chcę realizować wasze potrzeby. Nie wszystkie, nie naraz. Czasami są sprzeczne, więc mogę wprowadzić mały dialog, mogę wprowadzić taką mediację, możemy zrobić spotkanie obywatelskie właśnie. Czy w Gorzowie budżet obywatelski poprzednio, przed tą
ustawą, mógł już się zamknąć w danym obszarze do samej dyskusji, tak? Ludzie się spotykali, nie tylko wnioskodawcy, ale wszyscy chętni i dyskutowali ze sobą. Jeżeli oni uznali, że z 10 wniosków 5 zostaje przyjętych bez głosowania, bo one są najważniejsze, 5 osób pozostałych wycofuje swoje wnioski i my po prostu realizujemy to. Niepotrzebne jest głosowanie i tak dalej. Teraz musimy jeszcze ten pakiet poddać pod głosowanie. Wiadomo, że jest jeden i że on wygra, bo ktoś nam zrobił niedźwiedzią przysługę, tak? Ktoś pogmerał w budżecie obywatelskim człowiek, który nie przeszedł jego drogi, tak? Nie zna tej historii, nie umie tego wykonawczo, nie widzi, gdzie będą problemy, tak? Nie dla samorządu, a może i też i dla samorządu, dla prezydenta, dla radnych, tak? Bo potem radni mają problem z tym, co zrobić z tą resztą wniosków, tak? No my jako klub radnych zawsze zgłaszamy te wnioski do głównego budżetu, no ale wiadomo, jak to będzie z tymi wnioskami, tak? No jedna odpowiedź jest jedna, nie ma pieniędzy. Więc to jest ta uczciwość, tak? To jest ta uczciwość, której się nie wymusi żadną ustawą, po prostu. Dobrze, to troszeczkę de facto odpowiedziałaś na moje pytanie, które zamierzałem zadać za chwilę, ponieważ obchodziliśmy w zeszłym roku 30-lecie ustawy o samorządzie gminnym, 2 lata temu 20-lecie samorządności w powiatach, w województwach. I chciałem zapytać, bo często my się posługujemy teraz protezami, łatamy coś, tak? Łataliśmy budżet obywatelski, wprowadziliśmy go jako konsultacje społeczne, później to jest artykuł 5a, który właśnie rozwija kwestie konsultacyjne, również dając zielone światło włodarzom do tego, żeby niekoniecznie realizować zapisy, no przecież konsultacje co do zasady nie są wiążące, oczywiście w przypadku budżetu partycypacyjnego powinny być, ale niekoniecznie tak jest, no i się wszyscy z tego wycofują. Czy może ten system, który stworzyliśmy, należałoby przestać łatać, może go, nie wiem, stworzyć od nowa, tak? No 30 lat to jest jednak kawał czasu. Widzimy, że uzupełnialiśmy go, robiliśmy takie zastrzyki z nowych idei, może niekoniecznie to się dobrze przyjęło, dobrze sprawdziło. I czy my powinniśmy, nie wiem, no, wola polityczna, prawda? Ale ta wola polityczna skąd się bierze? No, ktoś tych ludzi wybiera. Czy my w ogóle jako obywatele rzeczywiście czujemy się samorządnie, tak? Czy my jesteśmy, widzimy przełożenie naszych potrzeb, naszych głosów na to, co rzeczywiście jest? Czy to są ciągle wybierani ci sami ludzie? Czy my może powinniśmy zacząć wnioskować o to, żeby to jednak zastanowić się, jak to powinno funkcjonować i czy może od nowa tego samorządu nie napisać? Jak to może wyglądać na przykład z Pani perspektywy, Pani Katarzyna? Ja nie mam takiego poczucia, że my musimy coś kompletnie od nowa. Chętnie bym wzmocniła rolę radnych, ich niezależność, bo wydaje mi się, że tutaj by się dużo zmieniło, bo po prostu no jakby mam taką ideę, którą nikt nie popiera jej w naszej organizacji, ale ja ją tak powiem, czyli żeby radni byli zawodowi, bo wtedy po prostu musieliby, nie byliby zależni od innych źródeł dochodu, mieliby czas na uczenie się i żeby mieli jakieś swoje sekretariaty, tylko to jest w ogóle jakby w Polsce niezgodne z systemem. Ale nie jest to jakoś mega przedyskutowane, natomiast mi się po prostu ta idea podoba. To, co ja widzę, bo jeszcze tak a propos tego budżetu obywatelskiego, to właśnie to jest to, czego szukałam w telefonie, bardzo przepraszam, mi się włączyły oczywiście jakieś dźwięki, bo sobie sprawdzałam nazwę tej ustawy, a to nie ma żadnej nazwy, tylko że zmiana innych ustaw, bo dla mnie z kolei moja pierwsza myśl była taka, ale zaraz, jak Marta mówi, po co jest nam ten budżet obywatelski, dla mnie budżet obywatelski jest sposobem, wyłącznie sposobem na to, żeby mieć coś wiążącego, znaczy tego, to jakby, tak jak już kilka razy wspomniałam, w budżet sołecki to po prostu poprzedzało budżet obywatelski w miastach i nam się wydawało po prostu mega narzędziem do samodzielnego decydowania mieszkańców o czymś. Tam już nie zastanawialiśmy, że to kawałek budżetu i że wnioski do budżetu pozwalają wpływać na cały budżet, tylko że po prostu to jest. Nie trzeba antyszambrować, nie idę do wójta i nie proszę go, żeby łaskawie dał, tylko mam tę siłę, że mówię daj, bo tak postanowiliśmy i ja postanawiam na, znaczy my, mieszkańcy, wspólnota, bo akurat w budżecie sołeckim jest tak, że nie ma tego plebiscytu, tylko zebranie miejskie decyduje. My, mieszkańcy, postanowiliśmy, że my tego chcemy, czy to jest racjonalne, czy nie, to my poniesiemy tego konsekwencje, my zrozumiemy i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy tak.
Ten budżet to jest wasz, on jest obywatelski, pod warunkiem, że 30% przeznaczycie na projekt zielone. Poza tymi wszystkimi rzeczami, które Marta podniosła, to też dla mnie to się po prostu, nawet jak się zgadzam z tym, że fajnie, że jest, żeby było zielone, to nie zgadzam się z tym, że mogę postanowić, ale to i to. Że jak dla mnie jest przeregulowane to, o czym mogę postanowić. I to mi się nie podoba w tym. I tak naprawdę, moim zdaniem, to są raczej punktowe rzeczy. Znaczy, my mamy fajne instrumenty, ale to, co powiedziała też Marta, ryba psuje się, tak nie wolno, ale tak się robi. I dla mnie brak kary na to, że tak nie wolno, jest problemem. Ja kiedy myślę, tak myślałam sobie nad tym, co ja bym tu zmieniła, to ja tak naprawdę bym kilka rzeczy widziała, które można by zmienić. Nie wszystkie wiem, za niektóre prawnicy by mi zmieli głowę, ale na przykład to, że bardzo często jak to prawo jest łamane, można pójść do prokuratury i zgłosić przekroczenie uprawnień, ale jak się jest mieszkańcem małej wspólnoty, pójść do prokuratury na wójta, kiedy prokuratura prawie na pewno to umorzy, to jest bardzo duży problem. A organizacja społeczna od pewnego momentu nie może przejąć tej sprawy i jej prowadzić dalej. I na przykład to, gdyby organizacje społeczne mogły tu wkroczyć, jednak doprowadzić do tego, że nie ma bezkarności, być może byłoby to jakieś rozwiązanie. Czy żeby były, i to z kolei, bo myślę, że to jest fikołek prawny i to jest niemożliwe, żeby były wymogi uzasadniania skarg i odpowiedzi na skargi i wnioski, te, które z artykułu KPA się zgłasza i możliwość skarżenia tego do sądu. Wiem, że to jest niemożliwe, bo nie na tym polega ten instrument. Ale problem polega na tym, że jak ktoś mówi nie, bo nie, to już jakby mówimy, ale róbcie to, bo do mieszkańców, bo dokumentujecie. Tylko co dokumentują? Dokumentują arogancję. A gdyby był wymóg dokumentowania, dlaczego nie? Taki obowiązek wysiłku po stronie, znaczy teoretycznie to tak powinno być, ale oczywiście nie jest. Obowiązek wysiłku po stronie tego, kto odmawia przyjęcia wniosku albo skargi, powołanie się na jakieś racjonalne argumenty, to dokumentowanie ma zupełnie inne znaczenie. Je można później wykorzystać przy wyborach, pokazywać. Proszę bardzo, tutaj ten radny mówił to i tak dalej. Więc to też jest jakiś taki problem, żeby się też tak, jak wiecie, jak tak ręka spada po jakiejś śliskiej powierzchni, to trochę jest tak, że nam tak te ręce spadają i nie można się niczego zaczepić. I jeszcze myślałam o tym, to gdzieś przeczytałam, ale być może to jest jakiś pomysł, że przy referentach lokalnych, które też przecież mogłyby być wiążącym, silnym instrumentem, nie mówię o tych odwoławczych, tylko takich w jakiejś sprawie, no to teraz, bo właśnie to jest to, jak te procedury są przestrzegane. Często to nie dotyczy tego, że nie przyjęto naszej propozycji. To są konsultacje, można nie przyjąć. Póki to nie jest obowiązujące, to można nie zrobić tego. Ale dotyczą tego, co robi władza, żeby w ogóle nie doszło do konsumpcji tego narzędzia. I to jest często przy referendach, że władze na przykład zachęcają mieszkańców, żeby na referendum nie szli. A jak wiadomo, tam decyduje frekwencja, w związku z czym nie ma tej wiążącej decyzji tylko dlatego, że nie jest spełniony jakiś wymóg. Więc takie miejsca, gdzie można by coś próbować zrobić, nie wiem, obniżyć wymogi, jaka ma być frekwencja, czy doprowadzić do tego, że można skutecznie kogoś ukarać za to, że złamał prawo, to by było coś znacznie poprawiającego to, co istnieje, wydaje mi się. Dobrze, ja tutaj będę musiał tylko powiedzieć, że zostało nam jakieś chyba 20 minut do końca debaty, więc jeszcze w krótkich słowach jakbym mógł poprosić panią Karolinę o to, aby też odniosła się do tego mojego wcześniejszego pytania, a potem chciałbym oddać też głos naszym uczestnikom, naszym gościom, którzy pewnie też na pewno będą mieli dość dużo pytań do tutaj wszystkich pań panelistek, więc jakbyśmy mogli się tak umówić. Ja ze swojej strony zgadzam się z moimi przedmówczyniami i rzeczywiście tutaj tak jak wskazywaliśmy, z jednej strony regulacja jest dobra, z drugiej strony nadmiernie szczegółowa regulacja jest jeszcze gorsza niż jej brak. Z uwagi na to i oczywiście też zgadzam się z moją przedmówczynią, brak możliwości jakby rewizji załatwienia
zdania sprawy, skargi, wniosków jest tutaj bardzo, bardzo dużym problemem dla społeczności lokalnej. Natomiast tak jak też wynika z moich obserwacji, jeżeli chcemy wprowadzać jakieś zmiany w prawie, czy to w prawie lokalnym, czy w ustawodawstwie na poziomie krajowym, to rzeczywiście wymaga to bardzo dużego zaangażowania zarówno nas jak obywateli, jak i oczywiście osób, które są prawodawcami. I z uwagi na to wydaje mi się, że te zmiany w prawie są jakby obok nas, dlatego że cały czas mam wrażenie, że nasza aktywność jako obywateli jest na dosyć niskim poziomie i zwykle jeżeli nasza aktywność jest, to jest to aktywność ad hoc, czyli polega na tym, że my mamy konkretnie jakiś problem i my wtedy chcemy go szybko załatwić. Chcemy szybko przeprocedować jakąś sprawę, coś wybudować, coś zlikwidować i tutaj się sprzeciwiamy. Natomiast nie ma moim zdaniem jeszcze w naszej takiej świadomości tego, że jakby praca nad stworzeniem samorządu jest pracą, która jest permanentna, która się toczy cały czas i codziennie na naszych oczach, więc ta nasza aktywność jako obywateli i również z drugiej strony organów, które są jakby władne do tego, żeby prawo stanowić, musi być cały czas, musi występować i ta współpraca musi być nie współpracą, która pojawia się tylko i wyłącznie w sytuacji jakichś problemów, ale jest współpracą, która toczy się na naszych oczach codziennie, zarówno w sprawach pozytywnych, czyli jeżeli chcemy coś zrobić, jak i negatywnych, czyli jeżeli chcemy doprowadzić do jakiejś zmiany polegającej na likwidacji jakiejś instytucji, czy likwidacji jakiegoś problemu, który pojawia się na danym terenie. Dlatego też ja zawsze mówię, że regulacja ogólna jest potrzebna, natomiast zbyt szczegółowa, tak jak Państwo wskazywali, no niestety przynosi odwrotny skutek do zamierzonego. I również w zakresie, jeżeli chodzi o konsekwencje, to również tutaj no mówię może nie zawsze prawo jakby edukuje przez kary. No jednak rzeczywiście, no to może powinniśmy iść w drugą stronę, czyli właśnie ten pierwszy etap, czyli edukacja, a później dopiero jakieś wymagania. I to jest chyba clue tego, co powinniśmy robić. Współdziałać i wzajemnie się edukować w zakresie tego, jak ta współpraca powinna wyglądać, bo żadne regulacje prawa nie zastąpią tego, że będziemy mieć świadomość, że wszyscy dążymy w tym samym celu. Chcemy, żeby ta nasza społeczność i lokalność, wszyscy dążymy do tego samego, natomiast no mówię, ta współpraca jest współpracą w mojej ocenie tylko ad hoc i właśnie w większości na tym polegają te problemy. Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedzi. I teraz chciałbym oddać głos tutaj Państwu na sali, jak również Państwu, którzy nas oglądają przez Zoom. W związku z czym, czy ktoś z Państwa ma może pytania, proszę rękę w górę i będziemy tutaj z mikrofonem. Raz. Dziękuję serdecznie. Panu Lewkowicz, Stowarzyszenie Prawdziwi Społecznie. Jestem tutaj wraz ze skarbnikiem stowarzyszenia. Niektóre osoby znam, miło mi. Chciałem się podzielić pewnym problematyką, która dotyczy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Króciutkie wprowadzenie, bo nie chciałbym przedłużać. W mieście Starachowice w dniu 22 lutego 2019 roku radni miejscy podjęli uchwałę o obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Gdyby nasza organizacja nie otrzymała wstępnie na liście rankingowej to finansowanie do pewnego projektu w ramach Aktywni Obywatele, dla nas to duży sukces, drugie miejsce, nie weryfikowalibyśmy tejże uchwały. Natomiast w naszym odczuciu, jak również w orzecznictwie sądowym, ostatnie z Poznania, z Olsztyna, ale też i z Krakowa, okazało się, że pewne, a w ogóle ustawodawca też o tym mówi, że pewne uchwały rad gmin nie powinny być biurokratyczne, powinny być odformalizowane, po prostu mówiąc kolokwialnie, uproszczone dla obywateli podmiotów wnoszących. W mieście Starachowice tak się stało, że uznaje się przez nasze stowarzyszenie, że jest nadmierny formalizm w postaci 15 osób w komitecie, gdzie w 638 tysięcznym mieście Wrocław jest 7 osób.
jest źródła, podane źródła finansowania. Przepraszam, zapytam, chodzi o Komitet Inicjatywy, tak? Tak, tak. O Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. Zresztą to przez Pana było weryfikowane na jednym z paneli. Ja też kiedyś Pana prosiłem o tutaj takie doradztwo. Może się to jeszcze zdarzyć. Ale ad rem, do rzeczy. Opracowaliśmy projekt wniosku do wojewody świętokrzyskiego, bo wiadomo, jeszcze minęło 30 dni. Organ nadzorczy nie może tej uchwały zakwestionować, ale może skorzystać z trybu prawno-skargowego, jeżeli się nie mylę. Ja przepraszam za pewne błędy, bo oczywiście ja prawnikiem nie jestem, ale uznajemy, że nowelizacja artykułu 41a ustęp 5 jest w tym wypadku Rady Miejskiej przekroczeniem pewnym. Daje się legitymację przewodniczącemu Rady Miejskiej do tego, żeby weryfikował listy podpisów. Wydaje mi się, że takiej kompetencji nie ma, co też orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje. Takie kompetencje ma organ wykonawczy, który ma w określonym urzędzie referat ewidencji. I chciałem się zapytać Państwa, ekspertów, panelistów, czy droga wniosku do wojewody o zweryfikowanie i skierowanie stosownego pisma do Rady Miejskiej byłby adekwatny? B. Sam wniosek do Rady Miejskiej, czy też inne drogi, bo zaznaczę, jest mi to smutkiem, ze smutkiem chcę powiedzieć, każda nasza czynność jest traktowana z ostracyzmem, jest to jakby nawet formą donosicielstwa i tutaj co jak nawet pani Katarzyna mówiła, tak właśnie jest w Starachowicach, że jeżeli cokolwiek by się chciało rzeczywistnić na rzecz budowy albo inicjatyw obywatelskich, jest przez niektóre podmioty wobec niektórych organizacji sekowane. Czy któraś z Pani chciałaby się odnieść może? Tak, ja może tutaj wskażę, że rzeczywiście każdy, czyli jakby interes prawny jest naruszony uchwałą albo zarządzeniem Rady Gminy podjętej przez organ gminy w zakresie właśnie każdej sprawy administracyjnej może zaskarżyć taką uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Więc taką skargę wnosi się albo w imieniu własnym, albo z jakąś reprezentacyjną grupą mieszkańców gminy, ale musi jakby być tutaj właśnie wyraźna tutaj zgoda mieszkańców. No i wtedy wnosi się za pośrednictwem taką skargę organu, który taką uchwałę wydał. Więc w związku z tym oczywiście każdy stan faktyczny jest inny, więc tutaj trzeba by było przeanalizować. No ważne jest to, że tutaj jakby potrzebne jest i niezbędne wykazanie właśnie interesu prawnego. Więc tutaj szczegółowo trzeba by było przeanalizować tą uchwałę, Państwa zastrzeżenia do jej treści, w jakim zakresie Państwo kwestionują i tutaj w tym zakresie można by wtedy rozważyć, jakie instrumenty prawne Państwu przysługują. Ja mogę Państwu udostępnić swój adres e-mail, możecie mi Państwo przesłać kwestionowaną przez siebie uchwałę oraz zastrzeżenia co do niej i wtedy zobaczymy, czy właśnie artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym jakby pozwala tutaj na jej zakwestionowanie. No ale jakby mówię, tutaj wszystko będzie zależało od właśnie stanu faktycznego sprawy, więc zasadniczo, ale każdy, rzeczywiście każdy, kto ma interes prawny, może rzeczywiście taką uchwałę zakwestionować. Interes prawny no, zwykle przysługuje osobom, które zamieszkują na danym terenie, gdyż ona rzeczywiście wpływa na ich interesy. Więc tutaj, no ale mówię, to wszystko będzie zależało od zakresu, który Państwo kwestionują. Pani Katarzyno, tutaj Pani też się chciała powiedzieć. Nie, chciałam powiedzieć, że to świetne i spróbujcie, bo my częściej używamy właśnie, zachęcamy ludzi do skargi do wojewody i tutaj też różnie bywa. A trzeba te instrumenty, bo to jest tak, jak Wam się uda, to my wtedy będziemy opowiadać historię, że komuś się udało, bo te dobre przykłady są po prostu bardzo potrzebne i też nowe sposoby na to, żeby wyegzekwować prawo, więc trzymam kciuki. Pani Marta, może jakieś słowa komentarza, czy przechodzimy do następnych pytań? Ja przepraszam, ale ja naprawdę niewiele słyszałam. Nie, z sali zupełnie nie słyszę. Jeszcze jeżeli jest jakiś temat rzucony wkrótce.
takich harcerskich słowach, to mogę coś ewentualnie od siebie, ale nie wiem. Mówimy o możliwości zakwestionowania uchwały, która została podjęta przez Radę Gminy. W jaki sposób możemy ją zakwestionować? Ja tutaj wskazałam, że jest możliwość, jest środek prawny, który gwarantuje jakby każdemu, i to nie chodzi właśnie o akt nadzoru, tylko właśnie każdego, czyj interes prawny narusza dana uchwała bądź zarządzenie, ma możliwość tutaj wniesienia takiego, ma środki ochrony prawnej. Mówię, zawsze to zależy od konkretnej sytuacji, dlatego mówię, trzeba przeanalizować właśnie dokładnie sprawę i co kwestionujemy w danym akcie prawa miejscowego. Ja może jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo tu pani Karolina powiedziała, jakie są narzędzia prawne. Ja się z tym zgadzam, oczywiście niejednokrotnie też żeśmy tutaj ćwiczyli, że trzeba było wspólnymi siłami uchwały naszej Rady Miasta niestety przez rozstrzygnięcie nadzorcze, przepraszam, przed rozstrzygnięcie nadzorcze uchylić. Natomiast ja przed naszym spotkaniem jeszcze rozmawiałam z kilkoma osobami, które są takimi typowo aktywistami społecznymi. Przepraszam, akurat mój syn tu przyszedł i psa przyniósł i pies zaczął szczekać. Z aktywistami, którzy w Gorzowie działają. I po tych kilku rozmowach mam taką konkluzję, że oni jednak po iluś tam doświadczeniach i tak dalej stawiają na, jak to oni powiedzieli, na pressing. To znaczy musi być presja społeczna, tak? I tę presję społeczną na różne zmiany można wywierać na różne strony, tak? Czy na różnych jakby interesariuszy całego tego procesu stanowienia prawa. Od właśnie wysyłania maili do radnych, bo też znam takie przypadki, że jedna pani się ze mną dzieliła, jak to robiła, mówi, pani Marto, codziennie, po prostu codziennie, czy już coś zostało zrobione, czy już podjęliście coś, a jakie kroki, a co się dzieje w sprawie. I wtedy te sprawy rzeczywiście idą do przodu przez również na przykład media, tak, czyli mieszkańcy w pewnym momencie już są na tyle sfrustrowani i zdenerwowani całą sytuacją, że idą do mediów i mówią, słuchajcie, byliśmy u tego i tego radnego, ten nam w ogóle nie odpisał, ten oczywiście nawet nie przychodzi na swoje dyżury, tak, czekaliśmy pół godziny, nie przyszedł, nikogo nie poinformował, no i a sprawa jest poważna i tak dalej. No i wtedy media dzwonią, a jak media dzwonią, no to i radni i politycy w ogóle generalnie otwierają, zapala im się lampka i zaczynają jakby szybko analizować, co tutaj można w sprawie zrobić, tak, no bo najgorszym jest chyba przyznać się, że się nic nie zrobiło, tak, albo że się nie przyszło, albo że się nie odbiera telefonów, albo że ma się nieczynnego maila. Więc ta presja społeczna w różnej formie. U nas na przykład kwestia komitetów rewitalizacji, które funkcjonowały przez 2 czy 3 lata, ale niestety ten schemat funkcjonowania nie spełnił swojej roli i na nowy nabór przyszły chyba 3 czy 4 osoby, co też było jest pewnym sygnałem, tak? Bo media o tym napisały, że nie ma chętnych, nie? No dlaczego nie ma chętnych? No może zapytamy tych, którzy byli w tym komitetach, dlaczego nie ma, co tam się działo, tak? Że oni nie są chętni do tego, żeby współpracować. Więc taka presja w postaci różnych sygnałów i różnych narzędzi, jakimi można wywierać właśnie naciski na władzę, są dostępne. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest jakby miecz obosieczny, tak? To jest broń obosieczna, bo już w tej chwili nawet profesor Paweł Kubicki pisał o ruchach miejskich wstecznych, tak? Czyli akcja Ratujmy parkingi w centrum miasta, tak? Gdzie są robione są zmiany przestrzenne dostosowujące do nowej polityki transportowej, do adaptacji do zmian klimatu, natomiast zawsze jest jakaś grupa osób, które muszą ten samochód postawić pod samymi drzwiami. No i to są też, oni też wywierają presję, używają tych samych narzędzi. I skwituję tą moją wypowiedź, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to Edwin Bendyk to powiedział, bo właśnie tak, z Edwinem rozmawiałam na ten temat i właśnie ruchów wstecznych i jak do tego się ustosunkować, co z tym robić i że doszliśmy do wniosku, że jednak zawsze ta ostateczna decyzja to jest ta decyzja polityczna włodarza miasta, prezydenta, burmistrza. No i konkluzja była taka, że trzeba jednak nacisk kłaść na to, skąd ten prezydent czerpie wiedzę, tak? Skąd on bierze dane, co on czyta, jaki ma dostęp do jakich informacji, tak? Skąd on ma, jakby na czym on buduje te swoje poglądy, bo nie wszystkich należy słuchać jakby i czytać bezkrytycznie, tak, traktując każdą książkę, każdą publikację, czy każdą wypowiedź, czy każdą interwencję mieszkańców, czy radnych jako wyrocznie, ale trzeba mieć też pewien taki ogląd ogólny na ogólną politykę miasta, tak,
jaki kierunek i skąd te informacje zostały wzięte. Także taka szeroka może, ale konkluzja. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa tutaj, to ja może podam ten mikrofon, bo on chyba lepiej zbiera. Dziękuję. Jarek Jucewicz, Ciechocinka, ja także jestem radnym. Ja tak naprawdę może duże uchwałodawczej w danej gminie. Chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, radny nie postrzega siebie jako radny miasta, tylko radny danego okręgu, bo tak naprawdę wybierają go mieszkańcy z danego okręgu i dla niego będzie liczyła się dana ulica, a nie na przykład monitoring powietrza w całym mieście. Bo jeżeli on za chwilę nic w tym mieście dla swojego okręgu nie zrobi, to może być na następną kadencję niewybrany. I większość radnych tak nas postrzega, że myślimy bardziej o tej małej sferze, a nie o całości. To jest jakby jedna rzecz. Ja chciałem powiedzieć, że ostatnia ustawa o samorządzie gminy dała jedno narzędzie bardzo mocne i jedno też odebrała, bo z jednej strony zwiększono dostęp do informacji poprzez publikację posiedzeń rady w formie wizualnej i głosowej, więc każdy z Państwa może sobie wejść i przesłuchać sesję, to co Pani powiedziała. Zapewne też można zwrócić uwagę, że żaden radny głosując, albo bardzo mało radnych, uzasadnia swój głos, czyli jeżeli głosujemy na przykład za budową danej drogi, to jakby jest podniesienie ręki niekończące się, dlaczego ja to robię. Mało tego widać ogólnie w takich posiedzeniach. Kolejną rzeczą jest fakt, że ustawa o samorządzie gminy zabrała możliwość debaty na temat interpelacji na sesji. Czyli tak naprawdę radny interpelację, zapytanie kieruje do burmistrza w formie pisemnej. Natomiast też tu jest jeden myk, z którym ja na przykład się zderzyłem, czyli to jest fakt, jeżeli burmistrz mi nie odpowiada na zadane pytanie, bo tak naprawdę nie kończy się to decyzją, tylko odpowiedzią, której de facto nie można zaskarżyć. I tak naprawdę dla mnie jako radnego jest lepiej wystąpić w formie informacji, dostępu do informacji publicznej, bo tam się kończy to decyzją odmowną lub udzielenie informacji, wiem, że to mogę zaskarżyć. Czyli tutaj też jest taki aspekt, który wpływa na to, co my w danym mieście robimy. Tak naprawdę nie ma nacisku społecznego, bo Pani tutaj powiedziała, presja. Szczególnie w tych małych gminach tej presji jest mało. I to też możemy zobaczyć, Watchdog też występowało do gmin w sprawie zapytania, ile osób brało udział w debacie dotyczącej raportu o stanie gminy. I tam naprawdę to tragicznie wypadło, bo ja też miałem możliwość sprawdzania odpowiedzi burmistrzów, wójtów, ile osób wzięło udział w takiej debacie. I tak naprawdę nasza inicjatywa społeczna jako mieszkańca jest w momencie wyboru, a później sobie odpuszczamy. Czyli pamiętajcie, że radny odpowiada przed Wami, a tak naprawdę mieszkańcy nie sprawują nad tym żadnej kontroli lub nie chcą. Są organizacje społeczne, w której mieszkańcy się gromadzą i starają się ustawy czy projekty obywatelskie. Ja tu troszkę mam uwagę, bo Pani Marta powiedziała, no po co budżet obywatelski. Ja myślę, że ta forma budżetu obywatelskiego jest troszkę inna, bo ja uważam budżet obywatelski jako moją dodatkową inicjatywę, z którą wychodzę do na przykład 20 osób, które mogą podpisać tą listę. Rozmawiam z nimi, przedstawiam swój projekt i idę z gotowym wnioskiem z podpisami do Rady Miejskiej i słuchajcie, zdobyłem poparcie, chcę, żeby to było, ale tak naprawdę wy na koniec tego nie musicie uchwalić, bo nie macie takiej delegacji prawnej, bo budżet ustala Rada Miasta względem większości, która może się na to nie zgodzić. Dla mnie tak naprawdę powinno się wzmacniać przekaz dotyczący kształtowania radnych, bo tak jak powiedzieliście i to jest prawda, radni są zazwyczaj zależni, bo oni albo zostali wybrani przez burmistrza i zostali wybrani w wyborach, a ci, co są, że tak powiem, w opozycji, bo ja bym to tak nazwał, nie mają narzędzi do tego, aby powściągnąć pewną wiedzę, na przykład od doradcy prawnego niezależnego od urzędu, bo czasami te drogi są sprzeczne. I tutaj takie stowarzyszenia jak Watchdog wspierają to, bo to też widać. Natomiast radni powinni sami sobie powiedzieć, po co idą do Rady Miasta, jak chcą działać i tak naprawdę
mi brakuje tylko jednego narzędzia w tym wszystkim, czyli radny, który ma swoją działalność gospodarczą i prowadzi usługi dla rady, czy dla burmistrza, czy dla organu powiązanego, musi zrezygnować z tej działalności. Natomiast radny, który pracuje na etacie w danej jednostce, nie musi tego zrobić. I tak naprawdę nawet jeżeli on wystąpił z swojego komitetu indywidualnie, bez poparcia, to tak naprawdę po wyborach on się staje podwładnym, chyba że zrezygnuje z pracy. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś może z sali będzie chciał się wypowiedzieć? Mogę tylko jedno, mogę Jarku jedno słowo ustosunkowania się do tego, co tu przedmówca powiedział? Tak, bo dwie sprawy wybrzmiały tutaj, które jakby warte są wzmocnienia. Pierwsza, to co pan powiedział o raporcie o stanie miasta, że mało osób zostało. I to jest, zobaczcie, dowód na regulację, tak? Tylko co on to woli? Bo jest regulacja, która mówi o tym, że musi być, że mieszkaniec może zabrać, tak? Tak jakby na innej sesji nie mógł zabierać głosu. Mieszkaniec na każdej sesji, na każdej komisji ma prawo wejść, nagrywać, wypowiadać się. To nie jest w żaden sposób regulowane. A odnośnie raportu o stanie miasta, nie wiadomo z jakiego powodu zagwarantowano to ustawą, czy już nie pamiętam, czy rozporządzeniem. Natomiast jest konieczne zebranie 20 podpisów, czy to jest chyba regulowane na poziomie uchwały. Ileś podpisów trzeba w każdym razie zebrać, żeby być upoważnionym do zabrania głosu w imieniu mieszkańców, tak? Na debacie nad gotowym raportem i nie, po pierwsze nie wiadomo, po co w ogóle ktoś miałby zabierać głos nad tym, żeby powiedzieć, że coś się nie zgadza. W raporcie jest napisane, że mamy 50 szkół i mieszkaniec mówi, nie, ja się nie zgadzam, chcę, żeby było 51. No nie, no raport jest pewnym dokumentem, który stwierdza stan faktyczny po roku, tak? I teraz nad czym się tutaj nie zgadzać, tak? Można debatować na etapie tworzenia strategii, tworzenia budżetu na przyszły rok i tak dalej, ale tutaj to jest, nie wiadomo, właściwie ja właśnie nie za bardzo widzę sens nad tym, tak? Można wyrazić swoje ubolewanie nad tym, że nie wiem, że dużo młodzieży wyjeżdża z miasta, tak? Do innego miasta po maturze, bo takie dane mogą się pojawić, ale ich one się nie pojawiają. Dane, które są niewygodne dla prezydenta, też się w takich raportach nie pojawiają. I jeszcze jedno zdanie, bo pan powiedział, że radni reprezentują swoją ulicę, swój okręg i tak dalej, bo od tego zależy, czy zostaną wybrani. Powiem panu, że ja mam niestety takie brutalne i pragmatyczne stwierdzenie, że to nie do końca jest powód, dla którego radny zostanie wybrany. Większe znaczenie ma to, na jakiej liście i na którym miejscu się znajdzie. I to, no i niestety, no i teraz się rozbijamy właśnie o to pytanie, którym pan zakończył, czyli każdy radny powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, po co on chce być radnym. Czy ja tylko tutaj powiedziałbym jedną rzecz, bardzo, bardzo mocno się zgadzam z tym, co tutaj powiedział pan radny z Ciechocinka. Nie powinno być tak, że radni są zatrudniani w jednostkach miejskich, jednostkach podległych miastu czy burmistrzowi, gdzie de facto są jego podwładnymi, chociaż może nie bezpośrednimi. Też jedna rzecz, która często do mnie przychodzą ludzie z takim postulatem, mówią, że panie Jarku, ja uważam, że radny to powinien być wybierany z całego miasta. Czyli nie powinno być tak, że właśnie są okręgi, tylko skoro on reprezentuje miasto, to całe miasto powinno być okręgiem. Ale to już myślę jest rozmowa na inną debatę. Czy jeszcze ktoś z państwa, czy może ktoś z internetu, przepraszam, ja niestety nie widzę, czy na Zoomie ktoś się zgłasza, nie? To w takim wypadku bardzo bym serdecznie wszystkim tutaj podziękował, zarówno paniom panelistkom, jak i państwu uczestniczącym w spotkaniu, ponieważ wyczerpaliśmy czas na nasze spotkanie. Natomiast jeżeli byście jeszcze państwo mieli jakieś pytania, czy jakieś propozycje, bardzo proszę o kontaktowanie się tutaj z Instytutem Spraw Obywatelskich. Państwo tutaj przekażą do nas wszystkich, czy do pani panelistek, czy do mnie jeszcze państwa pytania i będziemy się starali na nie odpowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za to.